Wiara. Jakże potrzebna jest wiara w naszym życiu. Czytając Ewangelię, napotykamy się co rusz na historie, w których ktoś prosi Jezusa, a to uzdrowienie, a to o wskrzeszenie, a Jezus bardzo często odpowiada: niech ci się stanie według wiary twojej. Albo mówi: wiara twoja cię uzdrowiła. To chyba nie jest łatwo mieć taką silną wiarę, aby doznać uzdrowienia. To chyba nie jest łatwo mieć wiarę, która czyni cuda. Ale innym razem Pan Jezus zadał takie pytanie: co jest łatwiej powiedzieć człowiekowi? Jesteś uzdrowiony? Czy twoje grzechy są ci odpuszczone? Jeżeli myślimy nad tym, że trudniej jest uwierzyć w uzdrowienie, to wydaje mi się, że jesteśmy w błędzie. Prawdą jest, że często, gdy się modlimy o uzdrowienie naszych bliskich czy siebie samego, albo modlimy się o jakieś inne rozwiązanie naszych poważnych życiowych problemów, to modląc się o to, nasza wiara jest tak słaba, że wydaje nam się, że Bóg od razu, od początku nie chce spełnić naszej prośby i jej nie spełni. I modlimy się trochę jak małe dziecko, które prosi się swojego rodzica o coś, co wie, że i tak nie dostanie. Ale Pan Jezus, który bardzo często dał dowody tego, że modlitwa z wiarą i prośba z wiarą skutkuje uzdrowieniem, powiedział też, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy jest łatwiej o to prosić, czy łatwiej jest prosić o odpuszczenie grzechów. Stawiam taką tezę, że najtrudniejszym sprawdzianem naszej wiary jest wiara w odpuszczenie naszych grzechów, gdy prosimy o to Boga. Wiara w ogóle jest trudnym zagadnieniem i jest to temat dzisiejszego kazania. Właściwie tylko pewne aspekty wiary, ponieważ jest to temat, który pojawia się co rusz w Piśmie Świętym. A ja chciałbym zacząć od, myślę, bardzo dobrze znanej nam historii, która zapisana jest najlepiej w Ewangelii według Mateusza. Rozdział 14, będę czytał od 25 wersu do 31. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa, i krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Początkowo wydaje się, że Piotr jest przykładem człowieka o bardzo wielkiej wierze, bo to trzeba mieć ogromną wiarę, żeby stanąć stopami na wodzie gdzieś na środku wielkiego jeziora i nie utonąć, ale iść po wodzie. Jednakże kiedy Piotr zobaczył, jak groźna jest burza, która ich otaczała, zląkł się tej burzy i zaczął tonąć. I komentarz Jezusa jest tutaj, myślę, jak dla mnie trochę zaskakujący. Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Rozumiem, że chodzi o zwątpienie, ale dlaczego małej wiary? Przychodzi taki czas, w którym doświadczenia naszego życia sprawiają, że jesteśmy otoczeni, jak tamci apostołowie, a wśród nich Piotr, przez burzę, burzę doświadczeń. Są miejsca na ziemi, a w przyszłości pewnie będzie to na całej ziemi, gdzie chrześcijanie otoczeni są prześladowaniami.
jak tu w takich warunkach iść po morzu? Jak tu w takich warunkach iść pomiędzy ludźmi, którzy mogą być naszymi wrogami? Jak tu w takich warunkach iść pośród doświadczeń naszego życia i nie utonąć? Jak nie zwątpić? Jak nie być człowiekiem małej wiary, ale mieć silną wiarę? Czy musimy mieć silną wiarę? Ktoś zada pytanie, czy w ogóle musimy mieć wiarę, ale na to odpowiedź jest, myślę, bardzo konkretna. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wers 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc jak iść po wodzie? Skoro bez wiary nie można podobać się Bogu? A może nie tylko jak iść po wodzie, ale jak przejść przez szeroką, rozlaną rzekę, taką jaką był Jordan, gdy Izraelici opuszczali pustynię i wchodzili do Kanaanu. W owym czasie Jordan rozlał się na całą szerokość swojego koryta. Była to rwąca, głęboka rzeka, ale Izraelici przeszli tę rzekę. Jak przejść przez rzekę Jordan, która dla nich była przejściem do ziemi obiecanej? Jak przejść przez nasze codzienne doświadczenia i przyszłe doświadczenia, przez trudności, przez kłopoty, przez prześladowania, przez choroby? Jak przejść przez doświadczenie niewoli grzechu? Jak wyjść z tego? Jak wejść do Królestwa Bożego? Zanim Izraelici przeszli przez Jordan, Pan Bóg powiedział do prowadzącego ich Jozłego tak. Księga Jozłego, rozdział 1, wers 7. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, który nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. Widzimy tutaj wielką wskazówkę. Przygotowanie do przejścia przez Jordan, które niewątpliwie musiało wymagać wielkiej wiary, że ta woda pozwoli przejść, to przygotowanie musiało zacząć się od wzmocnienia, aby przestrzegać prawa Bożego. I raz za razem pojawia się ta biblijna nauka, że aby być zbawionym, trzeba dać świadectwo tego poprzez życie zgodnie z Bożym prawem. Bóg wymaga tego od nas. Przeczytamy o tym w wielu miejscach Pisma Świętego. Pozwólcie, że przeczytam jeden, który wybrałem. Jest to Księga Izajasza, 56 rozdział, wersy 1 i 2. Tak mówi Pan, strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Błogosławiony człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, który strzeże swojej ręki, aby nie czynić nic złego. Bóg mówi, abyśmy czynili sprawiedliwość. Język polski jest jednym z tych języków, w których bardzo głęboko w słowach zawarte są inne słowa, przez co łatwiej nam zrozumieć ich znaczenie. Sprawiedliwość to jest bycie, postępowanie zgodnie z prawem. Sprawiedliwość. Strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia. A więc i tu prawo powiązane jest ze zbawieniem. Ale o jaką sprawiedliwość tutaj chodzi? Teraz odpowie nam na to fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 3, wersy 21-22.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Kiedy czytam ten tekst, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, jako adwentyście, że pojawia się tutaj zestawienie prawa i proroków. Została objawiona sprawiedliwość Boga, która jest poświadczona przez prawo i proroków. A dalej, że jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę, ale wiarę Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy nie mają takich skojarzeń, tych wyrażeń jak wiara Jezusa, jak prawo i prorocy, oraz dla tych, którzy już wiedzą, o czym będę teraz czytał, chciałbym właśnie ten tekst przeczytać dla nich. W Księdze Objawienia w 14 rozdziale jest opis poselstw, które zostały dane Kościołowi chrześcijańskiemu naszych czasów, czasów poprzedzających powrót Chrystusa. Tak zwane poselstwo trzech aniołów. A w tym poselstwie, w Księdze Objawienia 14 rozdział 12 wers, czytamy tak. Tu jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Dalej w innym miejscu jest napisane, że to są ci, którzy mają świadectwo Chrystusa, czyli dar proroctwa, ducha proroctwa mają. Ale to, co tutaj jest istotne, to to, że pokolenie ostatnie, ostatnie pokolenie chrześcijan jest to pokolenie, które cechuje się zarówno zachowywaniem prawa Bożego, czyli przykazań Boga, jak i posiadaniem wiary Jezusa. Nie wiary w Jezusa, bo to, że Jezus był na ziemi, w to wierzy nawet nie jeden ateista. W to, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał za grzechy wielu ludzi, aby ich zbawić, w to wierzy wielu chrześcijan, którzy nie będą zbawieni, ponieważ nie uwierzyli w to, że to jest ofiara również dla nich, za nich. Kluczem tutaj według tego tekstu, jak i według wcześniej przeczytanego tekstu z listu do Rzymian, jest mieć wiarę Jezusa. A więc wierzyć tak jak Jezus. Więc zadajmy sobie jeszcze raz pytanie, jak przejść przez Jordan, mając sprawiedliwość Chrystusa, mając Jego prawo, właściwie żyjąc według Jego prawa, mając wiarę Jezusa. Wróćmy na chwilę do sytuacji z historii z Piotrem, który idzie po morzu. On miał małą wiarę, ale kto jeszcze był wtedy na morzu? Kto szedł po tej wodzie? Jezus Chrystus. I on nie utonął. A więc musimy mieć wiarę Jezusa. Nie jak Piotr wątpić, ale wierzyć jak Jezus. Wierzyć jak Jezus w sytuacji, w której jesteśmy na, jakby to powiedzieć, jesteśmy otoczeni burzą, pod nami topiele morskie. Wierzyć jak Jezus. W Księdze Izajasza, w 43 rozdziale, są takie dwa charakterystyczne dla tej sytuacji wersy, pomocne. 43 rozdział Księgi Izajasza, wers 2, a następnie wers 16. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą. Jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. I 16 wers. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. I rzeczywiście, kiedy Izraelici opuszczali pustynię,
Bóg dokonał wielkiego cudu. Utorował im drogę. To bardzo piękna historia. Bóg wprowadza swój naród przez rzekę Jordan, ale na początku wprowadza tam kapłanów niosących arkę. Co było w arce? Powiecie 10 przykazań. I będziecie mieli rację. Ale arka to również jest szczególne miejsce przebywania Boga z jego ludem. Stąd później namiot, w którym umieszczona była arka, nazywany był właśnie miejscem przybytku. Miejscem, do którego przybywa Pan. Pan poszedł z nimi. Tak jak czytałem przed chwilą księdze Izajasza, rzeczywiście był z nimi i prowadził ich. Ale aby mogli przejść, musieli się należycie przygotować. Mówiłem o tym, jak potężny i przestrzegający prawa, potężny wiarą i przestrzegający prawa musiał być Jozue, ale w księdze Jozuego w 3 rozdziale, wersji 5 i 6 jest również wezwanie do ludu, który musiał za nim iść. Potraktujmy to jako słowa skierowane do nas. Wtedy Jozue powiedział do ludu: poświęćcie się, gdyż jutro Pan dokona cudów pośród was. Do kapłanów zaś Jozue powiedział: weźcie Arkę Przymierza i idźcie przed ludem. Wzięli więc Arkę Przymierza i szli przed ludem. Dwie rzeczy. Obie są skierowane tak naprawdę do nas. Pierwsza skierowana jest do nas, to jest oczywiste. Poświęćcie się, bo Pan jutro dokona cudów pośród nas. Poświęćcie się, czyli oddajcie się Bogu. Bo nie tym jest święty, który gdzieś umarł i jak większość ludzi na świecie wierzy, gdzieś tam sobie żyje w jakimś bliżej nieokreślonym niebie. Ale według Pisma Świętego, według słów nowotestamentowych, świętymi są ci, którzy są powołani przez Boga. Którzy żyją dla Boga. Świętymi nazwani są członkowie zborów wczesnochrześcijańskich. A Bóg mówi do nich i do nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mówi nawet: świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. To nie znaczy bądźcie doskonali i wszechpotężni jak Bóg, ale w miarę waszych możliwości, tego co potraficie, w miarę tego jak potraficie uwierzyć, to już ja dodaję od siebie, bądźcie doskonali w waszej wierze i tym samym stańcie się doskonali w świętości. Jozue powiedział do ludu: poświęćcie się. A następnie kazał kapłanom iść na początku i nieść arkę, która zawierała Boże prawo, która była obecnością ich Boga, naszego Boga. Bo my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa i oddaliśmy nasze życie, jesteśmy przecież nazwani świętym królewskim kapłaństwem. Abyśmy głosili chwałę tego, który nas powołał. Jak? Niosąc Arkę Przymierza, objawiającą przykazania Boże pełnione w naszym życiu, obecność Boga potwierdzaną, jeśli potrzeba, nawet cudami. Ale raz jeszcze to powiem, niekoniecznie cudami uzdrowienia, o które na pewno wielu z nas modli się, zwłaszcza w tych czasach, ale przede wszystkim cudami wyzwolenia z niewoli grzechu poprzez usprawiedliwienie, czyli uczynienie nas żyjącymi zgodnie z prawem. Pan poszedł z nimi, przeszli przez Jordan, znamy tę historię, ale jeśli ktoś by wątpił, że w jego sytuacji może Bóg nie będzie chciał z nim pójść, bo jest to bardzo poważna sprawa, kiedy czujemy się grzeszni, to jest bardzo poważna sprawa, kiedy jesteśmy świadomi naszych upadków i naszych niedomagań. Można powiedzieć, że to sprawa naszego życia. Kiedy prosimy Boga o coś naprawdę ważnego, co dotyczy życia naszej bliskiej osoby, co może dotyczy naszego nawrócenia. Jest tak wiele rzeczy, o których każdy z nas prosił Boga w powadze, na kolanach, w modlitwie i uświadamiał sobie, że tak naprawdę nie wiemy, czy Bóg pójdzie z nami, przed nami, czy utoruje nam drogę w tym, o co Go prosimy. Jest taki psalm, prawdopodobnie najbardziej znany ze wszystkich psalmów biblijnych, psalm 23, który
w czwartym wersie zawiera takie znane bardzo dobrze słowa. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Laska i kij naszego pasterza. Pasterza, który idzie z nami, pasterza, który wyprowadza nas z niewoli naszych grzechów, pasterza, który prowadzi nas do życia wiecznego. I choćby trzeba było przejść przez szeroką, głęboką wodę, będzie z nami. Choćbyśmy byli w dolinie cienia śmierci, czy to tej doczesnej, mamy Zbawiciela, nie musimy się Go bać. Choćbyśmy byli w dolinie cienia śmierci wiecznej i nie mieli nadziei na nasze zbawienie, tak długo, jak długo, mój drogi bracie, moja droga siostro, jest w Tobie pragnienie zbawienia, to znaczy wyzwolenia siebie z niewoli grzechu i stania się sprawiedliwym i wejścia w ten sposób do Królestwa Bożego, bo bez sprawiedliwości nie można podobać się Bogu. Jak długo jest w Tobie to pragnienie, tak długo Duch Święty działa w Tobie. Bo jestem pewien, że tylko On daje pragnienie zbawienia. Tylko On daje poczucie winy i daje świadomość sprawiedliwości w Chrystusie. Bo żeby być zbawionym, trzeba wydać świadectwo wiary. Trzeba pełnić Boże prawo. I znowuż, wiara tutaj okazuje się być kluczowa. Bardzo znany fragment listu do Rzymian, 5 rozdział, 1 wers. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To usprawiedliwienie, którego pragnie każdy grzesznik, co ja mówię, to usprawiedliwienie, to uwolnienie z przeszłości grzechów, to uczynienie sprawiedliwym jako konsekwencja tego uwolnienia, pragnie tego każdy człowiek, który poznał Chrystusa. A nawet ci, którzy Go nie poznali, jakże często wołają do Boga o sprawiedliwość. Nie sprawiedliwość innych wobec nas, bo o to woła nawet każdy najgorszy grzesznik, że pozwólcie, że tak to określę, ale o sprawiedliwość w nas. I dalej, list do Rzymian, 3 rozdział, 25 i 26 wers. Jest tu mowa o Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość, przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Za chwilę wrócimy do tego tekstu, gdyż zawiera on bardzo wiele ważnych słów, które można przeoczyć, ponieważ zwracając uwagę na jedno słowo, przeoczamy drugie. Często tak bywa. Ale chciałbym jeszcze wprowadzić nas w siłę wiary, w to myślenie nasze w siłę wiary, przypominając historię na pustyni, kiedy to Izraelici na skutek swojej niewiary właśnie zostali pokąsani przez jadowite węże, w wyniku czego domyślam się, że w ciągu minut od pokąsania umierali. I wtedy Bóg kazał Mojżeszowi wykonać miedzianego węża i umieścić go na kiju i powiedzieć: każdy, kto spojrzy na niego z wiarą, będzie żył. A było to przedstawienie zapowiadające śmierć Chrystusa, który za nas stał się grzechem, jak mówi Pismo. To jest, wziął nasze grzechy na siebie. I ten, kto spojrzy na niego z wiarą, zostaje uzdrowiony z czego? Z śmierci, czyli kary za grzechy. Ze śmierci, która jest skutkiem ukąszenia węża. Szatana, który sprowadził na nas pokusy, którymi ulegamy. Ale jest w nas nadzieja i jest w nas przebłaganie. Ten, który za nas stał się ofiarą, który za nas zmarł, dał nam swoją krew.
I tutaj w przeczytanych tekstach jest mowa o tym, że Bóg ustanowił przebłaganie przez wiarę właśnie w Jego krew. Widzimy tutaj, że aby nasza wiara była silna, musi to być wiara w krew Chrystusa. W to, że jest to krew, która gładzi nasze grzechy. Krew przelana za nas, w zastępstwie za nas. Tak, abyśmy my w Nim umarli, byśmy później mogli w Nim mieć wskrzeszenie do życia. Bóg uczynił to po to, aby okazać sprawiedliwość, ale okazać swoją sprawiedliwość. Mówiłem wcześniej, że Kościół czasów ostatecznych cechuje się tym, że zachowuje przykazania i wiarę Jezusa. Wiecie, to nie są jakiekolwiek przykazania. Ten Kościół jest sprawiedliwy, ponieważ ma wiarę Chrystusa. Jest sprawiedliwy sprawiedliwością Chrystusa. W ten sposób właśnie Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. A jak to robi? Przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Jezus usprawiedliwia swoją krwią, bo jest sprawiedliwy. Jezus jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Kogo? Tego, kto wierzy w Jezusa. A potwierdzeniem tego jest bardzo wiele tekstów. Wybrałem chyba mój najbardziej ulubiony tekst, który jest wielką pomocą w każdej sytuacji, w każdym momencie, w którym mam wątpliwość, czy Bóg zechce raz jeszcze odpuścić mi mój grzech. Powołuję się wtedy na słowa zawarte w pierwszym liście Jana od 9 wersu pierwszego rozdziału do drugiego, a właściwie nawet trzeciego wersu drugiego rozdziału. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Pozwólcie tutaj na pauzę. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, musimy pamiętać, że Bóg odpuszcza nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości i robi to wiernie, czyli jak obiecał, tak też i czyni, i robi to sprawiedliwie. Czyli odpuszczenie naszych grzechów jest zgodne z Bożym prawem. Niech nikt nie mówi, że moje grzechy nie mogą być mi odpuszczone, bo zgrzeszyłem przeciwko prawu Bożemu. Niech raczej mówi, zgrzeszyłem przeciwko prawu Bożemu, na mocy którego Chrystus umarł za mnie, a ja zostałem usprawiedliwiony, oczyszczony i przygotowany do przejścia przez Jordan do Królestwa Bożego. Czytam dalej. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. I znów, modlisz się do Boga i masz tak małą wiarę, że nie wierzysz w siłę twojej modlitwy? Piotr też nie od początku miał silną wiarę. Dopiero przy śmierci wierzył tak mocno, że oddał życie za swoją wiarę. Ale tutaj mamy wspaniałą obietnicę. Mamy tego, który modli się za nas, naszego orędownika Jezusa Chrystusa. Więc jakby to powiedzieć inaczej, nie modlisz się sam, drogi bracie i droga siostro. Z tobą modli się Chrystus. Wiecie, jakie to wspaniałe odkryć, że nie modlisz się sam do Boga, ale z tobą w twojej sprawie modli się sam Boży Syn? Chwała Mu za to. Chwała Bogu, że jest tak wspaniały, bo przecież Syn Boży jest odzwierciedleniem doskonałym Bożego charakteru, charakteru Ojca. Tak więc jest on przebłaganiem za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, ale całego świata, dodaje Jan, abyśmy już nie mieli żadnej wątpliwości, że ten tekst nie dotyczy tylko tych, o których pisał, czy też do których pisał Jan, ale każdego, kto to czyta. Tak więc w czym tkwi siła, źródło siły naszej wiary? W czym tkwi źródło naszej sprawiedliwości przez tę wiarę?
W czym tkwi usprawiedliwienie nas przez tę wiarę i uzdolnienie do życia według Bożych praw? Tkwi w czymś, co powtarza się wielokrotnie w Piśmie Świętym i chyba jest tajemnicą, którą będziemy zgłębiali aż do końca wieczności, czyli bez końca. Księga Izajasza. Rozdział 45, wers 22 i początek 24. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. I ten dalej 24 wers. Mówiąc, tylko w Panu mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Tylko w Chrystusie jest moja sprawiedliwość, tylko w Chrystusie jest moja siła. Jego sprawiedliwość i Jego wiara. Ale najważniejsze, Bóg mówi, żeby spojrzeć na Niego. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Jak Żydzi, którzy spoglądali na tego węża na krzyżu, który był zapowiedzią Chrystusa. Spójrzcie na ukrzyżowanego Chrystusa. Spójrzcie na Jego oddanie. Spójrzcie na Jego śmierć. Spójrzcie, jak bił się z własnymi ludzkimi słabościami tam w ogrodzie Getsemane, czy wziąć na siebie nasze winy, nasze grzechy? A wiecie, On nie wziął na siebie jakichś małych win i grzechów. Jeśli wyobrażycie sobie człowieka, który cierpi prześladowanie, jeśli wyobrażycie sobie małe dziecko, które cierpi bicie przez własnego rodzica, jeśli wyobrazicie sobie ludzi, którzy cierpią największe okrucieństwo, jakie tylko można sobie wyobrazić, pomyślcie, że wszelkie to cierpienie wziął na siebie też Jezus. On doświadczył wszystkiego, czego doświadczyli i doświadczają ludzie na skutek grzechu. A pomyślcie, jak wielkie musi być poczucie winy człowieka, który tak wielkie grzechy czynił. Jeśli on się nawróci, jeśli zapragnie tego, to pomyślcie, że jego poczucie winy, jakże wielkie, jakże okropne, jakże brudne byśmy się czuli, gdybyśmy mieli w swoim sumieniu tak straszne grzechy, jak maltretowanie małych dzieci. Że pozwolę tylko na ten jeden przykład. Jezus wziął to poczucie winy też na siebie. Spójrz na Jezusa. Spójrz na Jezusa oczami wiary. Wiary, do której raz jeszcze wracam na zakończenie, bo bez wiary nie można podobać się Bogu, jak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, ale dalej w 12 rozdziale tego samego listu pierwsze dwa wersy są takie. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, tutaj mowa o liście poprzedzającej ten tekst, wyliczającej mnóstwo bohaterów wiary, takich jak Noe, Abel zabity przez Kaina, jak Mojżesz, jak Gedeon, Samson, jak Rahab, mnóstwo bohaterów wiary. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa. Uwaga, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Gdybyśmy mogli cofnąć się o te prawie 2000 lat
i być tam na tym morzu, na którym byli apostołowie i Jezus na wodzie? Być może powiedzielibyśmy Piotrowi: Piotrze, miej wiarę, patrz na Jezusa, jak spojrzałeś na Niego i stąpiłeś na wodę i chodziłeś po wodzie, tak nie patrz na burzę, która jest wokół Ciebie. Patrz na Jezusa. Nie patrz na to, jak słaby jesteś. Nie patrz na to, jak łatwo upadasz na skutek pokus. Nie patrz na to, jak mało masz jeszcze wiarę, bo Jezus Chrystus, na którego możesz patrzeć, On jest twórcą twojej wiary, ale jest też jej dokończycielem. Drogi bracie, droga siostro. Choć burza huczy wokół nas, zapowiedzi tej burzy mamy już teraz, gdy świat staje się coraz bardziej opresyjny wobec ludzi. Choć burza huczy wokół nas, patrzmy na Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, ale więcej, nawet stawia się za nas jako nasz orędownik, który swoją krew, swoje życie oddał za nas, abyśmy my mieli wiarę, wiarę silną, wiarę potężną, i w tej wierze pragnę, abyśmy się wszyscy uświęcali, przez tę wiarę się uświęcali, przygotowywali na wejście do niebiańskiego Kananu. Chwała niech będzie Bogu za słowo Jego. Amen.